1962 roku ogłoszono, że Alexander Ford zekranizuje Potop Henryka Sienkiewicza. Jednak nie doszło do realizacji filmu i nie ma pewności dlaczego. Ponoć jedyny egzemplarz scenariusza został zgubiony. Dopiero po emigracji Forda w 1968 roku Jerzy Hoffman mógł rozpocząć pracę nad Potopem. Wielu dziennikarzy skrytykowało obsadzenie roli Kmicica przez Daniela Olbrychskiego. Wynikało to z tego, że jego wcześniejszą kreacją był Azjatu Hajbejowicz, film Pan Wołodyjowski i serial Przygody Pana Michała, która całkowicie różniła się od Babinicza. Jak sam aktor wspomina, został znienawidzony przez opinię publiczną. W tygodniku Kultura padła propozycja, by Kmicica zagrał Hans Kloss, czyli Stanisław Mikulski, ale chyba dobrze, że do tego nie doszło. Okazało się, że gdyby Jerzy Hoffman miał nakręcić Potop tak jak pierwotnie zamierzał, łącznie projekcja filmu trwałaby 6 godzin. Było pewne, że dojdzie do cięć scenariuszowych. Ponadto 100-milionowy budżet, czyli dzisiaj około 52-milionowy, miał nie starczyć na zrealizowanie filmu. Dlatego, jeszcze w czasie okresu zdjęciowego, ze scenariusza wiele scen było wykreślanych. Oblężenie Warszawy z 1656 roku miało być kulminacyjną sceną filmu. Jednak, jak możecie się domyślić, z niej scenarzyści też zrezygnowali. Powody były dwa. Po pierwsze, Warszawa z XVII wieku wyglądała zupełnie inaczej niż z lat 70. XX wieku. Po drugie, widzowie nie byliby zaskoczeni ulicznymi walkami, gdyż mieli w pamięci powstanie warszawskie. Zamiast oblężenia Warszawy jest zawarta inna bitwa ze Szwedami. Jeden ze scenarzystów, Adam Kersten, dokonał triku, jakim było połączenie dwóch historycznych bitew w jedną. Bitwy pod Warką, w której wojska Stefana Czarnieckiego przeprawiają się przez rzekę, i bitwy pod Prostkami, podczas której został schwytany Bogusław Radziwiłł. W rzeczywistości różnica czasowa pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami wynosi około 7 miesięcy. Przez cały okres zdjęciowy Tadeusz Łomnicki, który wcielił się w rolę Michała Wołodyjowskiego, nie potrzebował dublera. Jako że był niesamowitym jeźdźcem konnym i szermierzem, postanowił sam grać we wszystkich niebezpiecznych scenach. Podobnie było z Danielem Olbrychskim, który z dublera korzystał bardzo rzadko. No dobra, był jeden moment, kiedy Łomnicki skorzystał z dublera, ale nie zrobił tego z powodu strachu czy czegoś takiego. W ostatnim dniu zdjęciowym w łódzkim atelier kręcono scenę pułkowników przebywających w Lochach. Tadeusz Łomnicki musiał tego dnia wrócić do Warszawy na spektakl, w którym grał. Wszystkie sceny, na których widać było jego twarz, zostały nakręcone, po czym pojechał do stolicy. Jego ubiór założył jeden ze statystów, a zdjęcia zostały dokończone. Kiedy film był w etapie montażu, jeden z sekretarzy Komitetu Centralnego PZPR odpowiedzialnego za propagandę nakazał skrócić półminutowe ujęcie odsłonięcia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Ujęcie zostało skrócone. O trzy klatki.